Ojcowie synodalni mają tylko 3 minuty na przedstawienie swojego wystąpienia. To strasznie mało. Proszę powiedzieć, co udało się w tych 3 minutach zmieścić księdzu arcybiskupowi? Taką tradycyjną naukę Kościoła, która rusza od tych synodów IV wieku, potwierdzonych i do tego czasu praktykowanych, i która praktycznie właśnie uniemożliwia cudzołóstwo i jednoczesne praktykowanie Komunii Świętej, ponieważ Komunia Święta jest wyrazem tej ścisłej więzi i w jedności z samym Chrystusem. A taka sytuacja, o której ciągle się opowiada, byłaby odwrotnością tego założenia i jednocześnie przekreśleniem Ewangelii. Więc jak daleko można iść naprzeciw człowiekowi, żeby jednocześnie nie pójść naprzeciwko Chrystusowi. Podnoszone są te radykalne głosy dotyczące zmian i wprowadzenia jakiejś drogi pokutnej, która by zaaprobowała przyjęcie Komunii Świętej przez rozwiedzionych żyjących w nowych związkach cywilnych. Myśmy usłyszeli propozycje takie, które zbliżają się do prawosławia i do nauki prawosławnej o ekonomii tej zbawczej i o możliwości właśnie pójścia tą drogą stopniową, ale to nigdy nie miało związku, ani też nie było praktykowane przez Kościół Zachodni. Więc jak dalece to wszystko zostanie wyważone, to w dużej mierze zależy od Ojca Świętego. Miłosierdzie musi być zjednoczone z prawdą i musi być zjednoczone ze sprawiedliwością. Gdyby taka została wypracowana, to znaczy aprobata dla cudzołóstwa i jednocześnie Komunii Świętej, no to praktycznie eliminowałaby sakrament pojednania i pokuty, bo byłby on zupełnie niepotrzebny.